Unia Europejska przyklepała ogranicznik prędkości ISA i czarne skrzynki w samochodach. Słuchajcie, od 6 lipca duży brat, czyli czarna skrzynka, będzie montowana w nowo homologowanych samochodach, a od roku 2024 we wszystkich. Auto ma być doposażone o kamery i GPS i w połączeniu z ISA ma aktywnie spowalniać nasz samochód. Do tego szczytywać dane o każdym ruchu w samochodzie. Ale Unia Europejska śrubę dokręcać będzie stopniowo, bo system ISA na początku można będzie wyłączyć. A co jeśli samochód zgłosi nas na policję i wystawi nam mandat? Przekaż się najbliższym. Hej.